z Unią Europejską. Prezes Kaczyński nie tak dawno temu udzielił wywiadu tygodnikowi Sieci, w którym stwierdził, że te relacje musimy ułożyć na nowo. Pytanie, co stoi na przeszkodzie, żeby te relacje układać na nowo, nie teraz, tylko czekać do wyborów, które nie wiemy, czy PiS wygra. I jeszcze jedno pytanie w tym bloku. Może zamiast układać te relacje na nowo, to po lekcji na przykład. Paweł Lisicki. Problem dotyczący relacji z Unią Europejską polega na tym, że ja przestałem, znaczy to jest oczywiście trudność komentatora, po prostu szczerze mówiąc nie traktuję poważnie żadnych deklaracji ze strony polskich polityków. Dlaczego nie traktuję poważnie? Ponieważ jeszcze chyba w ciągu 3 lat żadne z obietnic, twierdzeń, zapowiedzi się nie sprawdziło. Jeśli popatrzę na to, co mówił premier Morawiecki, możemy prześledzić serię jego wypowiedzi od końca roku 2020, kiedy Polska podpisała ten słynny, powiedzmy, punkt mówiący, najkrócej mówiąc, pieniądze za praworządność. Możemy zobaczyć, że to był wielki sukces, wielkie osiągnięcie polskiej dyplomacji. W maju roku 2021 premier Morawiecki chwalił się tym, że Krajowy Plan Odbudowy został poparty przez część opozycji, przez lewicę, mimo sprzeciwu w swoim własnym klubie. W wystąpieniu w Sejmie mówił, że to jest plan Marszala. No ale plan Marszala, mogą Państwo sprawdzić. Mówił o tym, że to jest największe osiągnięcie polskiej polityki. W marcu i kwietniu 2021 roku została przeprowadzona wielka kampania billboardowa, można ją było zobaczyć w całej Polsce, 770 miliardów, nie wiem czy Państwo pamiętają, wszędzie były rozwieszone te billboardy, 770 miliardów to były te pieniądze, które rzekomo z Unii Europejskiej mamy dostać. No i mamy lipiec, mamy sierpień roku 2022 i okazuje się, że tak powiem, wszystkie te obietnice były kompletnie nic nie warte, były kompletnie puste. W międzyczasie pan prezes Kaczyński, który przecież też się wypowiadał, no też mówił o tym, że Polska nie ustąpi, że będzie twarda, że my tam się nie poddamy, tutaj zawetujemy. No nic z tego kompletnie nie wyszło. Więc polityk, albo inaczej, komentator polityczny ma z tym ogromny problem, ponieważ albo mogę to traktować jako kabaret, no kabaret polega na tym, Państwo widzą też taki kabaret, prawda? Przyjdzie do kabaretu i ktoś mówi coś zupełnie innego niż na przykład byśmy oczekiwali, że on powie, ktoś się przebiera w nie swój strój, zapomni się nie tak jak on, zgłasza deklaracje, w które właśnie nikt nie wierzy. No to jest śmieszne, tak? Występuje się nie swojej roli i to jest skądinąd zabawne. I rzeczywiście w kategoriach kabaretowych wystąpienie premiera państwa, który opowiada o tym, jak to złote góry zdobył, a niczego nie zdobył i jeszcze został, że tak powiem, wystrychnięty na dudkę, jest śmieszne, tak? No jest banalne. W ramach, że tak powiem, tego, że my Polacy jesteśmy bardzo przywiązani do tego, że nie ma czegoś takiego jak przegrana czy porażka, tylko trzeba osiągnąć zwycięstwo moralne, no teraz słyszę bez przerwy, że Prawo i Sprawiedliwość zostało oszukane. A nawet słyszałem teraz 2 razy, że miało prawo być, inaczej, miało prawo wierzyć, że nie zostanie oszukane. No jest to kompletna paranoja. No to znaczy każdy, kto cokolwiek wie na temat Unii Europejskiej, musiał sobie zdawać sprawę z tego, co najmniej już od 2-3 lat, że ponieważ po tamtej stronie są 2 podstawowe idee, federacyjna i ta cała ideologia, która mu temu towarzyszy, to jak Unia Europejska dostanie do ręki, Komisja Europejska dostanie do ręki właściwy instrument, to tego instrumentu użyje. Jak dostanie pętlę, którą będzie mogła zakładać na czyjąś szyję, to będzie ją zakładała. Jak będzie mogła tą pętlę zaciskać, to będzie ją zaciskała. I naprawdę nie trzeba do tego ani wielkiej wiedzy, ani środków badawczych, ani 50 profesorów, ani think tanków. To jest rzecz tak oczywista, i tak normalna i tak przewidywalna, jak jest świat. Kończąc, powiem krótko, trudno mi w związku z tym opisywać to, co robi nasz rząd w kategoriach politycznych. Widzę w tym jednak kategorie kabaretowe.
Ale na koniec, wracając do kwestii tego, no, co zrobić dalej, co opolecicie. Ja jestem, czy mówiłem o tym, że polexit to jest rzecz, która powinna być przez Polskę poważnie rozważana, zarówno jako element nacisku na Unię Europejską, jak i tam być może pewne potencjalne wyjście. No ale proszę Państwa, ja nie chcę występować w roli kabaretu, ja sobie to mogę tutaj przed Państwem powiedzieć, ale widzę przecież wyraźnie, że do czegoś takiego nie ma żadnej woli politycznej, nie ma, więc no, mogę o tym mówić, możemy to rozważać, a prawda jest taka, że uczestniczymy w jednym wielkim kabarecie, który teraz będzie występował pod hasłem chcieliśmy dobrze, ale nas oszukano. I tyle. 3 minuty dla Marcina Roka. Nieprawda. Ja bym tak, po pierwsze, kwestia Unii Europejskiej, no to jeżeli ktoś czytał Białą Księgę Unii Europejskiej, no to dokładnie wiemy, tam jest RFU napisane, że kwestia federacji ma być do 2025 roku. Merkelowa już wcześniej o tym mówiła, że państwa narodowe mają całkowicie ograniczyć swoją suwerenność i oddać ją na rzecz jako jakiejś tam wyimaginowanej, nie wiem, do nowego jakiegoś rządu brukselskiego i tak dalej, i tak dalej. Oni to mówią wprost. Oni się z tym, szanowni państwo, nie kryli. Ty, Paweł Rosicki, absolutnie ma rację. Wszystko to, co mówił Morawiecki, założył się za każdym razem. On kłamał, za każdym razem. Najpierw miała być kwestia oczywiście pod przykrywką praworządności, tak? Tam kwestia LGBT i tak dalej, i tak dalej. Dostał pstryczka w ucho od Niemców, zmienił zdanie, no i nagle, no, widzicie, rozumicie, towarzysze, no ale no niestety musimy wprowadzać to LGBT. Potem jakaś praworządność odnośnie czegoś innego, potem jeszcze czegoś innego. No po co, ja się pytam, po co mamy wydawać rząd, pieniądze na rząd, na parlament, na senat, skoro i tak układają na wszystko w Brukseli? Po co nam to jest, skoro nie mamy żadnej suwerenności i jakiejś tam resztki niepodległości państwa polskiego? Więc ja wracam do tego pytania, czy my w ogóle populacja chce mieć państwa, państwo. Bo dzisiaj uważam, że to powinno być główne pytanie naszej dzisiejszej debaty. Ja je stawiam jako takie główne pytanie, czy my po prostu jako populacja chce mieć suwerennym, niepodległym, bezpiecznym państwem. Na to pytanie powinniśmy, szanowni państwo, odpowiedzieć. No bo zobaczcie, nawet taka kwestia tego traktatu WHO. Pierwsza z brzegu rzecz. Totalny zamordyzm, totalna patologia. Niedzielski to już mało się nie zanosił, żeby to podpisywać. Już nogami przebierał? Kto to zablokował? Państwa afrykańskie. Brazylia, między innymi także Ameryka Południowa, ale później państwa afrykańskie. Murzyni mają więcej rozumu w głowie niż Europejczycy. Czujecie to? Tak to wygląda. Tak to wygląda. I do 2025 roku ma to być jeszcze bardziej przykręcone, jeszcze bardziej zaorane. Kwestia teraz KPO, zobaczcie. Przez jest mistrzostwo świata. Na każdym kroku robili z nich idiotów. Już nie pamiętam, chyba ten Schreiber wyszedł ten od tej swojej żony, pani Marii, pozdrawiam serdecznie, wyszedł i mówi tam, no tak, mi tam generalnie to się nie podoba i tam dużo jest takich głupot, ale no musieliśmy to podpisać. Czujecie to? Im się nie podoba, ale musieli to podpisać. A z drugiej strony teraz zobaczcie, nie ma tego KPO, a my już spłacamy odsetki od tego. No to jest polityka jakichś idiotów. No, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. I zadajmy sobie pytanie, po cholera jest nam Unia Europejska? Po co? Żeby ze ślimaka robiła rybę? Żeby prostowała banany? Bo im się nagle coś powie, że 40 kąt stopni? Bo oni się takimi pierdołami zajmują, szanowni państwo. Takimi bzdurami się zajmują. Czy my jako Polacy, nie wiem, nie potrafimy sobie stworzyć jakichś technologii komputerowych? Czy nie potrafimy sobie zrobić autobusu? Czy nie potrafimy nawet założyć banku albo sieci supermarketów polskich? To są naprawdę takie ciężkie rzeczy, takie trudne. Czy potrzebujemy do tego miliardów obcego kapitału, gdzie oni i tak z tego nie płacą podatków w Polsce? Spójrzcie na te wszystkie firmy zagraniczne albo sieci wielkopowierzchniowe, to są jakieś grosze. Już nie wspomnę o wielkich molochach jak Google, YouTube, Facebook i tak dalej, gdzie zarabiają miliardy dolarów. A potem się okazuje, że tam, nie wiem, jedna czy druga firma zapłaciła 40 tysięcy do budżetu państwa. No to błagam was. My naprawdę musimy się zastanowić, czy chcemy mieć państwo. I tu jeszcze jeden apel, Karolu. Ja bym jednak bardzo prosił, żeby czwartą opcję nie wiem, czy się ze mną wszyscy, ale wykasować i jednak dać głos naszym widzom, bo po to tutaj jesteśmy, żeby odpowiadać także na Państwa pytania. Ja już mam pomysł, proszę Państwa, ponieważ to są 7 urodziny telewizji w Radiu 24. Na koniec powinna być jakaś niespodzianka. W tym czwartym bloku miałem zapytać o wybory, a zamiast tego czwartego bloku może Państwo zapytają o wybory. Zadamy tyle pytań od publiczności, ile zdążymy zadać do tej 21.30. A najpierw dokończmy ten blok. Łukasz, uważaj. Minuty, no to krótko.
Po pierwsze, jako zwolennik polityki realnej uważam, że trzeba mieć zawsze alternatywę i tylko w sytuacji opracowanej, przemyślanej alternatywy można podejmować jakieś decyzje. Dlatego nie jestem zwolennikiem tego, żeby krzyczeć polexit teraz, bo my takiej alternatywy nie mamy przemyślanej. Natomiast absolutnie trzeba nad nią myśleć i jestem coraz bardziej niestety do tego przekonany. Ja w naszym tygodniku jeszcze chyba 1,5 roku temu czy 2 lata temu pisałem, broniąc członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bo mieliśmy już takie dyskusje. Ostatnio napisałem tekst, w którym wyznałem, że no już mnie się zaczynają te szale wyrównywać. Uważam, że powoli korzyści zaczyna być tyle samo, co strach. Ale oczywiście trzeba dobrze to przemyśleć, bo zobaczmy, jak również w Wielkiej Brytanii Unia Europejska potrafiła utrudnić wychodzenie, a my jesteśmy jednak w dużo gorszej sytuacji niż Wielka Brytania. My nie jesteśmy Wielką Brytanią, czyli najpierw trzeba mieć dobrze opracowane wszystkie warianty i strategie, chociażby po to, żeby te strategie móc pokazać, po to, żeby powiedzieć, w razie czego my mamy taki wariant i on jest dobrze przemyślany, więc jeżeli będziecie za bardzo na nas naciskać, to mamy i taką możliwość, dokładnie tak jak powiedział Paweł, po to, żeby również wywierać presję polityczną. No ja prawdę mówiąc wolałbym, żebyśmy zostali w Unii Europejskiej, natomiast to też zależy od tego, w którą stronę ona pójdzie. I to jest drugi element mojej odpowiedzi, ponieważ mamy bardzo niestety konkretną drogę, którą wskazuje przede wszystkim dwoje europejskich przywódców, czyli Olaf Scholz po pierwsze, po drugie również Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, również Niemka, co też jest pewnym odejściem zresztą od obyczaju unijnego, który przez bardzo wiele lat był respektowany, bo proszę zobaczyć, że poprzedni szefowie Komisji Europejskiej, Jacques Santer, José Barroso, to byli nie Niemcy i takie było założenie, że Niemiec nie będzie szefem Komisji Europejskiej, dlatego że Niemcy i tak w Unii Europejskiej były bardzo ważne. Oczywiście to nie było nigdzie zapisane, to był pewnego rodzaju obyczaj. Więc żeby nie tworzyć takiego wrażenia, że Niemcy już formalnie także rządzą Komisją Europejską, nie wybierano na szefów Komisji Europejskiej Niemców. Teraz nastąpiło odejście od tego obyczaju. Więc oboje ci politycy mówią zupełnie otwarcie nie o tym, że trzeba Unię sfederalizować, ale o czymś, co de facto oznaczałoby federalizację, czyli o całkowitej likwidacji zasady jednomyślności. Czyli nie ma już nigdzie w żadnej sprawie, również w sprawie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz zagranicznej, nie ma już prawa weta. I to w praktyce oznacza, że Unia Europejska staje się kompletnie czym innym niż ta organizacja, do której myśmy wstępowali. Staje się tak naprawdę właśnie czymś na kształt Federacji Europejskiej. No i to jest niestety taka linia, gdzie moim zdaniem trzeba już powiedzieć non possumus, to jest po prostu sprzeczne z naszym interesem narodowym, nie tylko naszym zresztą. I mam takie przekonanie, że gdyby faktycznie na serio zaczęto podejmować kroki w kierunku realizacji tej wizji, to nie jest na razie pewne, ale może się tak zdarzyć, no to nie tylko Polsce wtedy zacznie to przeszkadzać. Mogą się zacząć dziać z Unią Europejską wtedy bardzo interesujące rzeczy, na przykład powrót do tak zwanej koncepcji dwóch prędkości Unii z takim twardym jądrem i z jakąś częścią na innych zasadach stowarzyszoną z tym twardym jądrem, nie wiem. Natomiast na pewno mam głębokie przekonanie, że Polska w takiej Unii Europejskiej, funkcjonującej na takich zasadach, jak proponują dzisiaj Ursula von der Leyen i Olaf Scholz, być po prostu nie może. Aldona Zaborska. Takie zdanie Angeli Merkel w 2015 roku, że państwa unijne muszą być przygotowane na to, że trzeba się będzie zrzec części swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Wtedy już w Polsce rządziło Prawo i Sprawiedliwość. No i oczywiście początkowo rzeczywiście twardo się postawiło z kwestii tego kryzysu imigracyjnego. Stanowisko absolutnie twarde, nie i koniec. Społeczeństwo polskie było zachwycone, natomiast doszło w pewnym momencie do zmiany premier Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego i wszystko się posypało. I myśmy, społeczeństwo polskie i państwo i wszyscy nie wiedzieliśmy o tym, że, a przynajmniej było tłumaczone, że no to w zasadzie się Mateusz Morawiecki na koncepcję pieniądze za praworządność nie zgodził, podczas gdy się zgodził.
I my w zasadzie do tej pory tak naprawdę nie wiemy, kto negocjował Krajowy Plan Odbudowy. No panowie Buda, pan Buda, ale o co chodziło, co wynegocjowali, jak negocjowali i co tam tak naprawdę jest, my tego nie wiemy. Jak już się dziennikarze i koledzy moi z branży doszukają i zaczną tłumaczyć, co tam jest, no to wychodzi któryś minister i mówi, no w zasadzie tak, ale my się nie zgodzimy. No już się zgodziliśmy. Już się zgodziliśmy na różne takie pomysły typu podatki od samochodów spalinowych i zakazy ogrzewania domów i węglem i gazem i inne tego typu cuda. Ja się aż boję pomyśleć na co żeśmy się jeszcze zgodzili, na przykład w kwestii polityki zdrowotnej. Więc jeżeli dzisiaj słyszę, jak pan Jarosław Kaczyński mówi dosyć tego, to mi się przypomina, jak mówił, że absolutnie ustawa, nowelizacja IPN nikt nie będzie nam dyktował. Okazało się, że nam jedni podyktował wiadomo kto, co ma w tej ustawie być. Dzisiaj niestety Unia zmierza w kierunku federalizacji, mało tego, właściwie zmierza w kierunku tej koncepcji odwiecznej niemieckiego rządu w Europie, bo pan Olaf Scholz wychodzi i mówi, że Niemcy są gotowi wziąć odpowiedzialność za Unię i uwaga za świat. On nawet tak daleko już się posunął, a polski rząd mówi, no ale my się nie zgodzimy. No jeżeli się nie zgadzamy, to powinniśmy rzeczywiście, tak jak moi przedmówcy zauważyli, mieć alternatywę. Tylko my jej w tej chwili nie mamy. Być może też chodziło o to z tym nowym zapraszaniem Ukrainy do Unii Europejskiej, bo przecież taką alternatywą mogłaby być koncepcja Trójmorza połączona z projektem Wielkiej Brytanii i być może też chodzi o to, żeby tę koncepcję zatrzymać, bo pamiętajmy, że byłby też tranzyt towarów z Chin, no a Unia Europejska sobie tego też nie życzyła, żeby tutaj nagle jakaś Polska jakiekolwiek warunki stawiała. Więc ja widzę czarno te relacje polsko-unijne, naprawdę bardzo czarno. Boję się, że Mateusz Morawiecki będzie lawirował przynajmniej do wyborów. No a niestety opozycja, jeżeli wygra, to już w ogóle będzie pozamiatane. No i cóż, no zobaczymy. No ja mam nadzieję, że Polska powie, no po sumie, tak jak zauważył mój przedmówca, że przyłączą się do tego inne kraje i to szaleństwo zostanie zatrzymane. Bo na razie to naprawdę będziemy za miskę ryżu pracować, szanowni państwo, przykro mi. I 3 minuty dla Wojciecha Słonińskiego. To było w marcu, kiedy jeździliśmy z Marcinem na Śląski, kiedy przyjeżdżali do nas Polacy, tam mieliśmy spotkania autorskie, przyjeżdżali do nas Polacy z Niemiec, przywożąc gazety niemieckie. Można powiedzieć, że przeżyliśmy pewnego rodzaju szok. Dzisiaj oczywiście już wszyscy o tym wiemy, ale na początku marca nie było to jeszcze tak jasne, bo nam tutaj w Polsce przedstawiono obraz, według którego cały świat jest wpatrzony w nas Polaków, jacy to my jesteśmy wspaniali, bo przyjmujemy miliony uchodźców i w ogóle jesteśmy wzorem dla świata, a tymczasem gazety niemieckie stawiały postawę Polaków w bardzo ostrej krytyce, chwalili Europę. To Europa staje na wysokości zadania, to Europa zdaje egzamin, nie Polska. Tam była absolutna krytyka, że za dużo pociągów Polacy wysyłają do Niemiec i koniec z tymi pociągami. Tak to mniej więcej wyglądało. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że kiedy myślę o Unii Europejskiej, to trzeba mieć świadomość, kiedy myślimy, to powinniśmy mieć świadomość, tak naprawdę powinniśmy myśleć o Unii Niemieckiej, pod dyktatem niemieckim. Oczywiście nie stawia się tego w taki sposób jednoznaczny, bo mówi nam się Bruksela, o czymś zdecydowała Komisja Europejska, o czymś zdecydowała unijni urzędnicy, o czymś zdecydowali. Trzeba mieć, proszę państwa, świadomość, my to nazywamy w naszej książce trzecim elementem, że ta Bruksela, ci unijni urzędnicy, to jest właśnie ten trzeci element, to jest pośrednik między Niemców, między Berlin, a resztę Europy. Dlaczego? Dlatego, że ani Polska, ani Grecja, ani wiele innych państw nie zgodziłoby się formalnie, gdyby formalnie mówiono, że to Berlin o wszystkim decyduje. Mówi się zatem o tym, że o czymś decyduje Bruksela, ale w rzeczywistości dziś już myślę, wielu spośród państwa o tym wie, że o wszystkim decyduje Berlin z jakąś tam pomocą Paryża. Oczywiście jest duży kraj Hiszpania, ale ona część interesów ma w Ameryce Południowej. Włochy próbują w jakiś sposób nawiązać do tego duetu rządzącego Europą, ale mają tak naprawdę niewiele do powiedzenia. Jakąś przeciwwagą do niedawna była Wielka Brytania, ale dziś Wielkiej Brytanii w tej Unii Europejskiej, Unii Niemieckiej nie ma. Więc musimy mieć świadomość, że Unia Europejska dziś to jest Unia Niemiecka. I my tak naprawdę musimy mieć też świadomość, jak my w odniesieniu do tego, co dzieje się w Europie, jesteśmy postrzegani przez Niemców. Akurat tak się składa, że
byłem wiele razy na spotkaniach autorskich w Niemczech, mam tam wielu kolegów, może nawet przyjaciół, mam tam również rodzinę, moja żona, ale tym samym i ja. Innymi słowy, mam dość dobry ogląd tego, jak poprzez pryzmat tego, jak patrzą na nas Niemcy, my jesteśmy postrzegani. Proszę Państwa, jest to zupełnie, ale to zupełnie inne niż nam się do niedawna wydawało, niż nam to do niedawna wmawiano. Mamy taką ciekawą, myślę, rozmowę z profesorem Musiałem, który 40 lat mieszka w Niemczech, jest człowiekiem, który ma więzy rodzinne i w zasadzie Niemcy uważają go za swojego historyka, on nawet dostał dostęp do dokumentów w Moskwie, do których nie mają dostępu polscy historycy. Kiedy on tłumaczy, z punktu widzenia kogoś, kto ponad 40 lat mieszka w Niemczech, że Niemcy nie wyzbyli się i raczej w najbliższej przyszłości się nie wyzbędą tego patrzenia z góry na Polskę. Oni uważają Polskę za kogoś, znaczy nas Polaków, za kogoś, kim należy sterować, bo my jesteśmy za głupi, żebyśmy sterowali sami sobą i oni wezmą na siebie ten wielki trud, by nas sobie podporządkować i w naszym imieniu za nas decydować o tym, co mamy mieć w Polsce. Innymi słowy, ja patrzę, proszę Państwa, na obecną Unię Europejską rzeczywiście jako na coś zupełnie innego niż tę Unię, do której wstępowaliśmy, by w tej chwili odnieść się do tego, czy my powinniśmy z niej występować, czy nie. To jest rozmowa na długą zimową noc, ale ja rzeczywiście na ten moment postrzegam, że tych zagrożeń przybywa w tempie lawinowym. Korzyści ubywa, a zagrożeń niestety przybywa. I to jest ten kierunek niestety. Blok czwarty to miał być blok wybory, ale patrzę na zegarek i nie mamy wyboru, więc będzie blok niespodzianka. Ja bardzo przepraszam naszych gości, ale schodzę do ludu i mam do Państwa propozycję. Mamy 10 minut i wykorzystajmy jak najlepiej. Kto z Państwa ma pytanie do naszych gości? Nie ma chętnych na pytanie? Też jest. Bardzo proszę, idę do Pana z mikrofonem. Dzień dobry, szanowni Państwo. Ja mam takie pytanie o przyszłość, a nie o przeszłość. I zastanawiam się nad taką koncepcją, bardzo z mojej perspektywy czarną, jak to Pani tutaj używała tego określenia. W następnym roku wybory wygrała Platforma z przystawkami. 4 lata Unia Europejska tworzy różne prawa, w tym na przykład armię europejską. Nie tylko to, ale również. W 27 wybieramy kogoś innego, a w 28 Rosja już się odbudowała po tym konflikcie, mamy armię europejską i chcemy tworzyć własne prawo. Co może się wydarzyć w takiej sytuacji? Jeżeli nasi goście chcą, żeby ktoś jeszcze zadał pytanie, to bardzo proszę o krótkie odpowiedzi. Łukasz Wadera. Nie wiem, czy Pan to odnotował, być może Pana zaskoczy, ale zwolennikiem powstania Armii Europejskiej jest Jarosław Kaczyński. On to powiedział wprost zupełnie w jednym z wywiadów, że absolutnie jest zwolennikiem Armii Europejskiej, no o ile oczywiście ona będzie wyciągnięta poza te główne struktury europejskie, co rzecz jasna niczego nie gwarantuje, bo stałaby się w ten sposób swego rodzaju państwem w państwie, nieuchronnie zarządzanym również przez tych, którzy są najsilniejsi w Unii Europejskiej. Więc tutaj pańskie założenie, że Armia Europejska powstaje przy tym, jak zaczyna rządzić Platforma, no jest o tyle chybione, że obie siły są zwolennikami takiego rozwiązania. Natomiast co by się stało, gdybyśmy chcieli po pewnym czasie zmienić naszą politykę, bo tak zrozumiałem pańskie pytanie. No im dłużej trwa tworzenie kolejnych zasad i reguł, które my jesteśmy zmuszeni przyjmować, albo i nie jesteśmy zmuszeni, ale przyjmujemy, przynajmniej ten rząd przyjmuje, a pewnie przyjmowałby rząd Platformy, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, tym potem trudniej jest się z tego wydobyć. No to jest przykładem jest chociażby kwestia systemu EU ETS, czyli uprawnień do emisji CO2. Myśmy się na to zgodzili i ponieważ się zgodziliśmy i weszliśmy do tego systemu, no to wyjście z niego, jest spór wśród ekspertów, czy jest możliwe, czy to jest element prawa europejskiego, którego nie możemy już odrzucić, czy możemy, ale jest to trudne. Podobna sprawa z KPO. Weszliśmy już do funduszu, jesteśmy częścią funduszu odbudowy i odtwarzania odporności, jak to się formalnie nazywa, i nawet jeżeli zrezygnujemy z pieniędzy z KPO, to już musimy i tak płacić odsetki od kredytów, które Unia Europejska wzięła na poczet tego funduszu.
Więc im dłużej to będzie trwało, tym trudniej w którymś momencie będzie to odrzucić, bo ten bagaż będzie coraz poważniejszy. Marcin Rola. Króciutko, szanowni państwo, ja w ogóle nie biorę pod uwagę takiego scenariusza, że mamy albo de facto PiS albo PO. Dla mnie i PiS i PO to jest jedno i to samo w tej chwili. Jedno i to samo. I nie ma żadnej różnicy już między i PiS-em i PO, więc ja uważam, że po pierwsze musi być wzmacniana strona prawicowa, by na przykład taki PiS nie mógł potem sformować rządu bez na przykład takiej konfederacji. Teraz mamy 11 posłów, ale wyobraźmy sobie, że mamy 30-40 posłów konfederackich, no to już nie ma możliwości sformowania takiego rządu i te wszystkie bzdety unijne już absolutnie nie przechodzą. Ja biorę tylko ten scenariusz pod uwagę. Nie istnieje dla mnie już też kwestia mniejszego zła. Zło jest zawsze złem, nie żadne mniejsze złem. I tutaj może pana zasmucę, ale na tych polityków nie ma co liczyć. Ich trzeba po prostu rozliczyć. I tyle. I tyle, Aldona Zabawa. Niestety muszę się zgodzić z przedmówcami moimi, że nie mamy co się łudzić, patrząc na to, co się dzieje w kwestii KPO, że nagle Zjednoczona Prawica postawi jakieś tabu i stanowczą tamę i powie nie. To jest rzeczywiście, na KPO się zgodził nie Donald Tusk, tylko Mateusz Morawiecki. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że w tym momencie paradoksalnie wbrew tej takiej już pojawiającej się histerii po tej takiej niepokornej stronie i tam tych partyzantów wolnego słowa, że tylko PiS i nikt więcej, potrzebna jest w Polsce siła prawicowa. Konfederacja mnie rozczarowała bardzo, naprawdę bardzo, więc może środowiska narodowe. Taka siła, która wejdzie do parlamentu i z którą rząd Prawa i Sprawiedliwości, który uzyska większość, będzie musiał się liczyć. I tylko wtedy mamy szansę jakoś się wydobyć z tego. No poza jeszcze jedyną szansą, że w innych państwach też obudzą się te siły prawicowe i też w pewnym momencie tamtejsze społeczeństwo, które powoli ma serdecznie dosyć tych wszystkich lockdownów i innych pomysłów, powie dosyć, dość. I to jest jedyna szansa dla Europy, tak globalnie patrząc. Paweł Lisicki. Znaczy, nie wiem do końca, na jakie pytanie mam odpowiedzieć, ponieważ co do armii, tak. Co do armii europejskiej, kompletnie w to nie wierzę. Rzeczywiście jest tak, że niestety i prezes Kaczyński, i premier Morawiecki zresztą całkiem niedawno mówili o tym, że są zwolennikami armii europejskiej. Donalda Tuska nawet nie trzeba pytać o to, ponieważ on jest, jak to powiedzieć, z definicji zwolennikiem wszystkiego tego, co Berlin z Paryżem i z Brukselą wymyślą. Natomiast na szczęście jest tak, że jest to wciąż projekt daleko odsunięty w czasie i moim zdaniem mało realny. Może tylko dorzucę dwie rzeczy. Nie jest moim zdaniem jednak, znaczy oczywiście na użytek taki retoryczny bardzo łatwo można mówić, prawda, PiS to jedno zło. Oczywiście można to powiedzieć, ale proszę państwa, no jak mówimy realistycznie, to chciałbym wiedzieć, gdzie jest ta siła inna, która w Polsce może coś zmienić. Marcin Rola bardzo słusznie mówi o tym, czy Polacy chcą mieć własnego państwa, chcą mieć własne państwo. Ja odpowiem, bo nie chcą mieć własnego państwa, tak rozumianego, jak my o tym mówimy, bo gdyby je chcieli, to by je mieli. Celowo porównałem wystąpienie Orbana do Węgrów z wystąpieniami polskiego premiera, prezydenta, szefa opozycji do Polaków. Polacy takiego wystąpienia, jak przedstawił im Orban, po prostu by nie znieśli, bo by uznali, że to jest po prostu jakaś ruska łonuca i ruski agent. My tego nie chcemy. W związku z tym mamy taką sytuację, jaką mamy i niestety nie widzę w najbliższym czasie żadnego wyjścia z tej sytuacji. Własnego, suwerennego państwa ogół Polaków, poza nielicznymi grupami, nie chce. Może kiedyś zachce. Mam taką nadzieję, ale na razie nie chce. Wojciech Sumiński. No cóż, dla mnie powrót, tak jak pan mówił, w 2023 roku Donalda Tuska do władzy to jednak jest suma wszystkich koszmarów. Polityk, o którym piszemy wprost, jawnie, finansowany przez niemiecki wywiad, człowiek absolutnie oddany Niemcom, byłby dla mnie, to jest tak naprawdę koniec wszystkiego, to już koniec wszelkich złudzeń. Proszę mi wybaczyć, nigdy nie powiem PiS, PO, jedno zło, nie po moich doświadczeniach, absolutnie mam zupełnie inne zdanie. Oczywiście PiS jest dla mnie gigantycznym rozczarowaniem, partia całkowicie poddana Żydom przez te wszystkie lata, gigantyczne rozczarowanie i to jest dramat takich ludzi jak ja.
którzy kiedyś zawierzyli, a teraz są całkowicie w opozycji do PiS-u, bo rządy PiS-u to jest gigantyczne rozczarowanie i tacy jak ja nigdy już nie pójdą głosować na PiS, a jednocześnie boją się powrotu Donalda Tuska i nigdy nie pójdą Donalda Tuska. I rzeczywiście to jest dramat. No, oprócz Donalda Tuska są inni, więc wierzę w to, że... Nie, ja nie mówię, Platforma jest dla mnie partią bandycką. I w ogóle to jest suma wszystkich koszmarów, absolutne zło. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że to już będzie wszystko zaorane. Ale oczywiście PiS jest dla mnie wielkim rozczarowaniem. Ta uległość Żydom przez te wszystkie lata, gdzieś tam jakaś namiastka rok temu, próba delikatnego pisku, bo nawet nie był to głos sprzeciwu, tylko delikatny pisk, to jest zdecydowanie za mało. Żeby mówić o wszystkich tych rozczarowaniach, o kłamstwach, pandemii, tego gigantycznego oszustwa, tego niszczenia Polski w inny sposób niż Platforma, ale także niszczenia Polski, to za mało czasu mamy, żeby o tym wszystkim powiedzieć. To jest rzeczywiście dramat wielu ludzi, którzy kochają Polskę, że no tak naprawdę PiS stał się gigantycznym rozczarowaniem, Platforma jest nie do zaakceptowania, Konfederacja lub może powstanie coś jeszcze po prawej stronie sceny politycznej. Jakaś nadzieja, no trzeba mieć jakąś nadzieję. Jest tym wszystkim Pan Bóg, więc wierzę w to, że ten koszmar, o którym Pan mówi z końca, że powrót do władzy Donalda Tuska i reszty tej hołoty, że to jednak się nie spełni. Bardzo zaczepiła mnie pani z pierwszego rzędu, która powiedziała, mam pytanie i to jest ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru. Tak, ja dziękuję państwu za podsumowanie rzeczywistości, a jednocześnie mam nadzieję, że małymi kroczkami będziemy się budzić i będziemy budować nową rzeczywistość. I wierzę w to, że damy radę, tylko żeby ją budować. Czyli zrzeszać się, ale się też jednoczyć. Nie żeby było 10 tysięcy partii, ale jedna. Jedna, która powoli będzie się wzmacniała. I tego nam życzę. Dobrze. Tak, trzeba. Właściwie nie jest pytanie tego życzenia Marcin Lola, mam rację. Ja tutaj troszkę się nie zgodzę z szanowną Alnową. Nie ma co się obrażać. Ja uważam, że Konfederacja w tej chwili jest jedyną alternatywą, taką realną alternatywą. Ja nie jestem absolutnie obrażony. Oczywiście ta można Polina nie lubić, czy Prawo nie lubić, czy kogoś tam. Prawo faktycznie wychodzi z takiego założenia, że na przypale albo wcale. No taki ma swoje założenie, ale też robił bardzo dobrą robotę Grzesznik Prawa, jeżeli chodzi o kwestie pandemiczne. To mu nic kompletnie nie odejmuje. Mnie osobiście, mogę się z pewnymi mankamentami nie zgadzać, ale to była jedyna alternatywa i jedyna prawdziwa opozycja, zauważcie, która faktycznie na przykład broniła praw pracowników, praw przedsiębiorców, szanowni państwo, i generalnie de facto praworządności, to de facto Konfederacja powinni krzyczeć konstytucja, no bo zobaczcie, dwa ostatnie lata mieliśmy łamanie na chama polskiego prawa, polskiej konstytucji zewsząd, choćby te kwestie maseczkowe, gdzie wszystkie sprawy są oczywiście wygrywane przez ludzi, którzy się z tym nie godzili, ale ja tutaj ja chcę, żebyśmy wyszli, nie wiem, czy się zgodzicie z jakimś takim konsensusem, że fajnie powiedział ostatnio u nas Andrzej Zapałowski, profesor szanowny, który brał także udział w debacie o Ukrainie, że wygrają ci, którzy nie cofną się ani o krok i nie cofnęli się ani o krok. I mam nadzieję, że my takimi także ludźmi jesteście. Nie wiem, może za rok się spotkamy, może założymy partię, będzie Warzecha premierem. A Donka będzie od kultury. Wojtkowi damy MSW. Panu Pawłowi TVP. Damy radę. Ministerstwo Spraw. Dobra, ja właśnie TVP poświęcę się. Nie, trochę sobie dworuję, ale naprawdę musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my chcemy w ogóle mieć państwo. Właśnie państwo w tych kategoriach. To, co pani genialnie powiedziała, jednoczmy się. I my to właśnie dzisiaj tym Marszem Polskości zrobiliśmy. Zrobiliśmy to. Mam nadzieję, że potworzymy kluby. W całej Polsce, także za granicą, bo dzisiaj było masę ludzi z przede wszystkim Wielkiej Brytanii, z USA, bo widzieliśmy, bo razem rozmawialiśmy, masę od was pozytywnej energii i pomysłów otrzymaliśmy, z którymi będziemy się dzielili w najbliższych miesiącach na antenie w Radiu 24, oczywiście, jak to nie zamkną do pierwna. Ale jak zamkną, mam nadzieję, że będziecie im przysyłali paczki życzeniowe. Czyli jednak odbył się blok wybory, bo porozdzielali sobie przed chwilą stanowiska.
dobiegła końca nasza ostatnia dzisiejsza debata. Jest, proszę Państwa, gorąca prośba ode mnie, żeby komuś jeszcze tutaj dzisiaj podziękować, dlatego że te wszystkie debaty, tych wszystkich gości dzisiaj tutaj zaprosił i to zorganizował człowiek, który jest z nami w tej sali, Piotr Szlachtowicz, którego Państwo doskonale znają. Wielkie brawa. A w tej ostatniej debacie byli z nami, zacznę od mojej prawej, Wojciech Sumliński. Paweł Lisicki. Aldona Zaorska. Marcin Rola. I Łukasz Wodecha. To były siódme urodziny telewizji Brawo 24. Wcześniej Marsz Polskości. Miejmy nadzieję za rok kolejny. I za rok widzimy się na ósmych urodzinach Brawo 24. Dziękujemy Państwu, bo to dzięki Państwu są te siódme urodziny. Do zobaczenia za rok.